praca przy żaglach. Nie wolno się kręcić. Język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy im Pan. Kapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współżyć z tymi, którzy nie wiedzą. Alleluja, alleluja. Życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja. Jezus razem z uczniami, sporym tłumem wychodził z Jerycha. Niewidomy żebrak Bartymeusz
i przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Ewangelista opisuje pewien szczegół, na który warto zwrócić uwagę. A właściwie jest ich parę. Zacznijmy od tego najważniejszego. Oto kiedy przyszedł siła wyższa, obojętnie, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. A tutaj jest tam. A do wznoczenia to tutaj ma to jest. I wykazuje no, teraz mieszkanie wymoczy. Nie, kiedy masz tam? Może spuścić. Ale jeszcze jedna osoba, ale wyjdzie. Diabeł nie może, to babę pośle.
kiedy się nerwowało, teraz to już się zapomniało. Jak? Świetnie. Dobro, co? Jest, nie? Pierwsze wejście tak daje pochwalić, a później już nie możesz tak. No to są niebezpieczne medycyny. Co? No, diabeł nie może, to babę pośle. Już może się wszędzie wykąpałaś. Kto ci te silne zarobił? 150 km! Halo? Do lądu mamy tylko 2480! Tam jest do grania, do przegrania 384 dolary. Co, wydałeś? No. Tam jest. Ja jest. Ja cały naród poszedł przeciwko. I ja gdybym był to zapamiętał, albo usiadł wolno, głos głowy mnie spadnie, nie? Tym bardziej, tak szczerze mówiąc, o tym zdecydowała ekonomia, nie? Bo gdyby oni byli mali... My wiemy wszystko, co się w Polsce dzieje, mówią, nie? Tam jest jakieś coś na wodzie. Jest. Ciekawe, może jeszcze mnie nagrał. Pracował.
wcześniej żeśmy mówili, jak byli w tych czasach. Same w sobie tyle ciekawe, że tam z tyłu, jak mówiłem, jest słodka woda, tak blisko morza, nie? Jest to zalita. Grecy tu ciągle boje toczyli o to, bo każdy chciałby mieć taki port, gdzie jest osłonięty od morza, nie dostaje pierwszej fali, aż tak blisko jest słodka woda. To za pełen półwysep, właśnie o tej porze idziecie, warto iść na spacer. Wtedy właśnie jest urok tego starego, są takie starocie różne, się łazi takimi z uliczkami. To jest taki cypel, nie? Ponoc tego, czyli... W dosłownie ten, jak pójdziecie, proponuję do tyłu iść, nie? Zacząć od tego, tam jeziorka, i pójdziecie w górę. Słuchajcie, jest, proszę, no nie wiem, jak powiedzieć, o których czasami starsze osoby, wiadomo, nawet młodzież ma zawsze opiekę. Mówmy, no godzina 24, pierwsza, nie? Bo ja sądzę, że jutro pójdziecie, żeby co dzisiaj zobaczyć, to będziecie to uwieczni, tak myślę. A jutro bym chciał po obiadku, żeby do Katanii pójść, nie? Tamte, nie zadrzemy tam gdzieś, znowu na wieczór, i będziemy znowu skamleć. I tam wejdziemy i tam będziemy dłużej stali w Katanii, nie? Żeby tam czy zorganizujecie tą wycieczkę, nie wiem, czy autobusową, bo tam są już dwie rzeczy do zobaczenia. Etna i to właśnie małolaty mają swoje odpowiedniki dozoru, także ja nie muszę się tym przejmować. Ale podoba mi się chciało wejść mamy turystki. Później, no, tak podoba mi się aż hej. Tak, poprawnik jeszcze nie podala. Może bym się. Podoba mi się, ubrana, gotowa.
drugi, no, no oficer gra. Słyszy, jak tu wesoło w porcie u nas. Ale tutaj no melodię na przykład. Drugi oficer. Polski. Halo? Wszyscy nas grają.
agapiarskie to wszystko. Nawet w dzień jak idziesz, to też tak. Cały dworzec kolejowy, wszystko jest, jak widzi to w prawo. Bo tam trochę więcej radości życia jest. Za bramę i wzdłuż tej uliczki w prawo od razu, tą ulicą. Takiego muru się. Wszyscy ją chcą jechać. Chodzi o to, jak to ewentualnie by można było. Wszyscy są w zasadzie chętni, żeby to będą zobaczyć. Ja mam mikrofon. Jest. No widzisz, pies. No. Szczególnie jeżeli chodzi o polską materię. Chodzi o to, że dzisiaj pojedziesz na tą wycieczkę, bo jeszcze przyjemnej, szerokiej drogi osmolenia przez Smoliwę, Etna osmoliła, to kończymy z tego portu jutro. Te wszystkie trzy drona, bo to też przyjedziemy chyba do godziny 13. W normalności to chcemy skontaktować paliwo, przyjąć wodę i po obiedzie to byśmy jeszcze pojedziemy. Ja wiem, że miasto nas przenosiło, o czym mówiłem od rana. Ty masz depresję urzędniczą. Ja tu już śmieję się, że nas kwitów w tusy jest dopiero kwitów. Oprócz tego w Łopie posiadałem kilkanaście różnych innych grup wyzetek. Być może szczęście
sprawi, że jeszcze jakieś zobaczymy z rodziny Bourbonów, których dopiero w 1000 mniej więcej można mówić o państwowości Włoch. Miasto portowe Catania, a to nie tylko porty, bo przecież i również w każdym z nich Messyna, od tego miasta wzięła nazwę cieśnina, która dzieli Włochy kontynentalne od wyspy Sycylii, cieśnina messyńska, kiedy porachunki mafijne, i to z bardzo konkretnych przyczyn historycznych i społecznych. Cała ta historia zaczęła się w średniowieczu, w czasach w ogóle wczesnośredniowiecznych, były takie drobne złodziejaszki różnego autoramentu, kieszonkowcy, różnego rodzaju osoby oferujące. Niestety jest ona w chmurach, więc nie jest widoczna. Ona się kształtowała oczywiście przez całą historię. Jak gastronomia, są zaznaczone wpływy greckie, arabskie, normandzkie, hiszpańskie. Cassate i cannoli, pyszny makaron ze słodkim serem, ricotta dolany czekoladą. Niektóre tutejsze potrawy, na przykład sałatka z pomarańczy i kuskus, kojarzą się raczej z Afryką Północną. Tak jak na jaśniejszymi zielonymi drzewami, to są drzewa oliwne. Tu jedziemy teraz drogą, która jak gdyby okrąża Etnę. Po prawej stronie na tych skarpach i Opuncja, bo one są pokryte takimi bardzo drobniutkimi igiełkami. I jeżeli to się... Przed nami teraz będzie po lewej stronie miasto Mister Bianco. Mister Bianco. Reszta nie jest uznawana za wina dobre, typowym dla południa regionu. Na to miejsce, gdzie dalej się tym autobusem, 11:30? Ile? Catania, Palermo. Roman, a co tu można powiedzieć na temat, jak to wyglądały czasy II wojny światowej? No, Boże, nic nie powiem do tego, no, różnicy, co się wydarzało. Będziemy oglądać, a potem będziemy się zastanawiać, co. Pojazd z tymi dżipami do góry. My teraz obierwamy autobusami komunikacji miejskiej z Catanii. Pół godziny. No to tyle oddaję Romanowi. Całego tej okolicy Etny są to po prostu dawne stożki wulkaniczne, które w odległej przeszłości.
323 metry nad poziomem morza. A teraz po lewej stronie Monte Rossi. Pole oblasie. Melli Moro. Czyli jak gdyby to powiedzmy sobie jest biust Marilyn Monroe. W obecnym stuleciu już widać te różnego rodzaju wulkaniktura. Tam gdzie jest dużo drzewa, buduje się z drzewa, gdzie są innego rodzaju kamienie, to z kamienia. W stuleciu kolej linowa, która funkcjonuje tam właśnie w podszczytowym regionie, została już też kilka razy zniszczona. 10 osób poniosło śmierć. Niemożność przewidzenia wybuchu oznacza, że nie jest możliwe podejście pod główny. Przejść na coś bezszybszego. Mówi. No go rin tutaj. Tak wygląda, jak traktorami pracowali, rozbalali pyrami. Spychacz, to wyrównają. Aha, dom zasypany. To jest po lewej stronie dom zasypany przez właśnie lawę. Z czasów greckich. Dom zasypany przez lawę. Ale jest miażdżony. Dziewczyna. Baba. Baba, to jestem Chińczyk. I stąd trzeba już obadać kolejną możliwość pojechania. Zasłoniła chmura. Proszę Państwa, my znajdujemy się w tej chwili u podnóża Etny, na ostatnim parkingu, na który dojeżdżają autobusy. Następnie będziemy musieli podjąć podróż innym środkiem lokomocji, ponieważ pieszo trwałoby to 4 godziny i z powrotem razem 8 godzin. Potrzebne są 2 dni. Co? Powiedz mi to wszystko. Halo? Wszyscy tam z tyłu są, tak? Komu? Mam suweniry, niedrogo. Thank you.
się na tego na wycieczkę. Tylko nie wszyscy. Trasą, co myśmy jechali, to na pewno prawo tu jest. Jest? Zerwuje się mocnymi wybuchami. Fontannami lat dają początek nowym otworom wzdłuż boków wulkanu, poprzedzonych kryzysami sejsmicznymi. Tego typu erupcje są niebezpieczne i mogą przynieść poważne szkody dla pobliskich zamieszkałych miasteczek oraz terenów uprawnych. Przez lata są jak gdyby rekultywowane przez naturę, także już teraz tempo prawie na przykład jest ładnie porośnięty lasem. A ziemia jest urodzajna. Ziemia po wulkanie. Generalnie to mu nazwę Makia. Makia śródziemnomorska i to... Wydaje mi się ciekawsze. Tu jest więcej resztek. Ta Ormine to jest to w tej chwili najbardziej znane kąpielisko na Sycylii. Przy czym paradoksalne jest, że nie jest położone nad samym morzem, ale na zboczach góry ona jest bardzo interesujące.
ale z poziomu morza. Żeby obejrzeć miasto, to w zasadzie wystarczy jedno krótkie popołudnie. Do Taorminy można docierać na różne sposoby. Można dotrzeć od strony morza, można dojechać pociągiem i autobusem. Niestety wszystkie te stacje znajdują się na dole, na linii morza praktycznie. I do samej Taorminy trzeba się przesiadać na lokalne połączenia autobusowe. Wiedziałem, teraz już wiem, jeżeli to co mówisz jest prawdą. Prawda, prawda. Trudno stwierdzić tam naocznie. Miasto zachowało w miarę autentyczny swój, że tak powiem, wystrój. Wyjeżdżamy w górę na zbocza Monte Lauro, gdzie zbudowane jest. A to zawołaj, a co ze zbroja? Nie wiem, zobaczyłam. Tu przyjeżdża i zjeżdża. On jeździ jako. Na góry nie słuchają. No to muszę znowu do plecaka sięgać. 1000. Co 1000? Uno. Ile to? 1000, jeden taki papiór. Albo jedną monetę. Uno. W którym mniej więcej roku? Patrzcie, patrzcie, żeby tak wuzowano wtedy. To patrz. Grecy nie tylko podbijali i burzyli, ale również budowali. Co byli fajni. Teletony. No. Tutaj już byłaby pełnia sukcesu. A byłoby ją widać tutaj, tak? Znaczy nie, że tam jak żeśmy byli, no. Ale to się by... nie przejmuj, ja ci... Ja ci... Zostało budowane w III wieku, przepraszam. Tena tam była.
Dalej jeszcze widać dość pewnie stare mury. Wspólnie widownia to już jest nowy. I te mury opalające to chyba też są już nowe, jak Roman. No i tam piąty kolumny. Całej tej krasie opadłości. Moi mili, tu jest właśnie przed nami rośnie obłudzie. Tak, no problem. Nie. W cenie parkingu. Ale cieszę się z tej płytki. Bardzo się cieszę. Bo ja jestem fanem. Tu jest mucha. Co to jest? Mucha. Mucha.
Z Polski przyjaciela. Raz grafik, dwa. Także te wszystkie dni od 24 do 10 są grafi, nieraz o 3 dni. Dzień 20, 30 wczoraj i 33 listopada, piątek będą 3 wachty, nawigacyjna od północy do 4. Potem będzie od 12 do 16 druga wachta nawigacyjna i trzecia będzie gospodarcza od 16 dnia następnego. Jeszcze wracając do tych warunków mieszkaniowych, to jest taka sytuacja, raz, dla dwa, mnie, trzy. Dla mnie, dla mnie przerwam cię na... Miejsce na jakoś porządne. Jest twoja wąska szerokość i jeszcze trochę o tych warunkach mieszkaniowych, więc tak już wiadomo, że w kubryku mieszkają 24 osoby i są twoje w trzech takich poziomach. Ja śpię w tym miejscu. To jest kosztów biedy. Jest to wystarczające. To takie to możliwe, to nie jest. Człowieka, co nie miał okazji być na jachcie, to no. Jest w pionie, no. Odstępnie, jedynie jedną drugą koją, jest to 5 cm. No i kładąc się, to trzeba uważać tutaj. Czy ja mogę zanurkować? Przepraszam. A tutaj to w ogóle jest bardzo mało miejsca, bo jest pudełko, skrzyneczka na... Bagaż, tak oceniam, około 1500 kg. Tam jest nasza umywalnia i łazienka, tam jest hangar,
No i tak to wygląda. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam wszystkich chętnych do biblioteki. Zobaczymy, jak będą warunki na zewnątrz. A na pewno kąpiel będzie, tylko jest prośba, żeby po tej kąpieli... Nie będę mówił, co ale jest. Prośba, żeby tej wody... Plaża z piaseczkiem.